Pamiętam jak miałem 12-13 lat, kiedyś na mszy, stojąc w kościele, kumpel mówi do mnie a ty przychodzisz, bo musisz czy chcesz? To było strasznie zaskakujące. Ton, którym on to pytanie postawił, wyraźnie dawał do zrozumienia, że byłoby straszną wiochą i wyszedłbym na głąba, gdybym powiedział, że no co ty, chcę tutaj być. Więc odpowiedziałem, że no co ty, każą mi to przychodzę. Przez chwilę miałem takie poczucie e, niesmaku, że no, tak naprawdę nie wiedziałem, po co tam jestem. E, nie było prawdą, że musiałem, bo by się świat zawalił, bo by mnie zabili rodzice, gdybym nie przychodził. E, więc jakoś uległem temu, temu swojemu kumplowi. Noszę to wspomnienie takiej niedojrzałości, takiego y, mętliku, który gdzieś się wtedy y, we mnie po pojawił. Jakaś taka zamiecha. Przypomniałem sobie tę sytuację, kiedy y, dziś myślę o tym chłopaku z Bełchatowa. Y, o którym głośno, y, który y, tak naprawdę to nie wiem, co się w tobie podziało wtedy. Nie wiem, co chciałeś, nie wiem, jakie miałeś intencje, nie wiem, co było przekorą, nie wiem, co było jakimś chwilowym, być może niemądrym pomysłem, a może ta sytuacja w ogóle ciebie samego zaskoczyła i dziś masz w sobie dużo niesmaku. Może trochę satysfakcji, że tyle wokół tego dymu, nie wiem, ale chcę ci powiedzieć, że gdybyś miał potrzebę porozmawiania, gdybyś miał potrzebę porozmawiania o tym, co się wydarzyło, żeby jakoś samemu się w tym zorientować, żeby samemu poszukać dla siebie odpowiedzi, co właściwie się stało, czemu tak zrobiłem, gdzie przegiąłem ja, a gdzie przegięli inni. Gdyby taka rozmowa razem z twoimi bliskimi mogłaby ci w czymś pomóc, to serdecznie cię zapraszam i jestem na taką rozmowę otwarty. Bo wiesz, ja się w tym Kościele nawracałem. Kiedy byłem na początku liceum, moje kuzynki z Bełchatowa powiedziały: przez to przyjedź na pielgrzymkę. Z Bełchatowa na Jasną Górę. E, mi wtedy było bardzo tak emocjonalnie daleko do e, kościoła i tylko dlatego, że bardzo lubiłem moje kuzynki, po prostu się tam wybrałem. I pamiętam ten kościół, który wtedy dopiero tam powstawał. E, I pamiętam to ogromne przejęcie, kiedy. Nagle odkryłem, że są ludzie wierzący, że są ludzie, którzy właśnie wybierają się w jakąś drogę, podróż, pielgrzymkę. I ewidentnie to był też taki moment, kiedy ja podjąłem decyzję, żeby wyruszyć w drogę, bo wiara jest drogą, jest podróżą. Na tej drodze i w tej podróży, czasem człowiek zrobi jakiegoś fikołka, ale zawsze można wstać i pójść dalej.